As we know it, will soon come to an end. Hej siemanko, witam was w kolejnych zakładach bukmacherskich. Dziś podam zakłady na sobotę i niedzielę. Typy. Będą to albo single, albo duble. Zobaczmy jak to wyjdzie teraz. Pierwszy typ. Ja będę po prostu cięcia robił i będę w mecie pokazywał po prostu na początku. A pierwszy mecz to jest FK Austria Wiedeń i powyżej 2,5, że Austria Wiedeń wygra z Admirą i że będzie powyżej 2,5 bramki, czyli że będzie 3 bramki w meczu. To jest pierwszy typ. Lecimy dalej. Drugi typ jest to Dynamo Zagrzeb RK Rijek. Rijek nie przegrało, jak widzicie, żadnego spotkania, a Dynamo Zagrzeb gra u siebie i będzie chciało doścignąć Rijek. Tak ustawiamy calaka na Dynamo Zagrzeb, kurs złoty 95. Trzeci typ jest to dubel FC Kopenhaga Randers na FC Kopenhagę. Obie drużyny strzelą w Norwich, Brentford, tak, ako 2,41. Czwarty typ na sobotę jest to Yeovil Crawley Town na Yeovil. Calaka stawiamy z Crawley Town, chociaż tak jak mówię, to jest Yeovil Crawley Town 25-23, ale stawiamy na Yeovil, że wygra to spotkanie. Kurs 2,05. Kolejny typ jest to Manchester City Chelsea i tu stawiamy, że obydwie drużyny strzelą, chociaż może być tak, że wynik będzie 1-0, ale myślę, że tutaj czym wcześniej padnie bramka dla jednej z tych drużyn, tym szybciej padnie wyrównujący gol. Na pewno City jest faworytem w tym spotkaniu. Jeszcze miałem tu typ na to, że Manchester City powyżej 2,5, ale wolałem, że obie strzelą, wam podać. I kolejny typ, Sunderland Leicester City. Sunderland 0,0 plus pół. Jedziemy na Sunderland, kurs złoty 97. Więc też jest dobry singielek. Jedziemy dalej. Kolejnym kuponem na sobotę jest PSG z Montpellier na PSG i Bayer Leverkusen Freiburg na Bayer Leverkusen, kurs 2,30. Więc jest odpowiedni z tych dwóch meczy i jedziemy dalej. Kolejnym typem na sobotę jest Lyon i powyżej 2,5 grają z Metzem, kurs 2,25. Tu przewiduje rezultat 2-1, 3-0, 3-1. Takie mniej więcej rezultaty. Lyon jest na fali, więc śmiem twierdzić, że tutaj padnie taki wynik. Następnym meczem, kuponem, typem jest bramki na Ligę Niemiecką. Jest to Werder Bremen Ingolstadt poniżej 2,5 z kursem 2-0 i poniżej 2,5 Leipzig Schalke, kurs 1,85, razem 3,70. Dlaczego te dwa mecze połączyłem, a nie single? Ponieważ oba te spotkania, jeśli mają się skończyć poniżej 2,5, to się skończą typu 1-0, 0-0, ale może być szaleństwo w bramkach. Akurat w przypadku Leipzig Schalke to tutaj nie przewiduję jakiejś furory bramek, ale Werder Bremen Ingolstadt. Ingolstadt dobrze się broni, ale co zrobi Werder Bremen? Tego nikt nie wie. Zobaczymy. Następnym typem jest AZ Alkmaar i powyżej 2,5 gra z Excelsiorem. Excelsior
Zazwyczaj u siebie strzela bramki, ale dużo też traci. AZ Alkmaar ostatnio pokazuje, jak dobrym zespołem jest w odrabianiu strat i strzelaniu rywalom dużej ilości bramek. Dlatego przewiduję tu rezultat 2-1-3-1 dla AZ Alkmaar, żeby to się sprawdziło. I teraz kolejny kupon. Juventus Atalanta powyżej 2,5, kurs złote 80 i obydwie drużyny strzelą gola Rio Ave Tondela, że nie. Tu przewiduję 2-0 wynik, a tu 2-1 lub 3-0 dla Juventusu. Kurs 3,15. Następnym typem jest Liga Rosyjska, FK Rostow, Zenit Sankt Petersburg i Calak idzie na Zenit Sankt Petersburg, chociaż tutaj bardziej bym się kierował przy założeniu tego meczu, że tu padnie poniżej 2,5 gola. Ale kurs złoty 66 i też nie wiadomo, jak się rozstrzelają. A Zenit, no jak widzicie, mało traci do lidera, do Spartaka Moskwy. CSKA Moskwa goni ich. CSKA zresztą z Uralem gra, więc powinna sobie poradzić gładko. No a FK Rostow już trochę traci, więc zobaczymy. Ale miejmy nadzieję, że Zenit wygra. Następnym typem, kuponem jest obydwie drużyny strzelą gola, oba typy. Jest to Ross Country Hearts, Liga Szkocka, że obie drużyny strzelą tak. I Liga Hiszpańska, Leganes Villarreal, że Leganes i Villarreal strzelą obie. Że jest taki wysoki kurs, to też się zdziwię. Ostatnio Villarreal, no niestety, traci bramki. I owszem, strzela, ale przegrywa mecze. Tym bardziej na wiazach. Kurs 3,42, więc jedziemy dalej. Następnym typem jest Liga Szwajcarska, Young Boys Basel. Oczywiście stawiamy na Bazylę. Niby, że na wyjeździe, ale zobaczcie, Bazylea w tym momencie jakby wygrała z Young Boysami. Co nie mówię, że nie jest możliwe, bo to jest najbardziej prawdopodobne, że wygra. Nawet 1-0. Co wątpię, że będzie tylko 1-0. Myślę, że tu będzie wyższy wynik. No już zapewni sobie, można powiedzieć, mistrzostwo. Więc stawiamy na Bazylea. No i już przechodzimy do meczy niedzielnych. Pierwszym z nich jest Kortik Anderlecht. Stawiamy na Anderlecht, ponieważ Anderlecht no traci bardzo mało do lidera, bo tylko 5 punktów już tracili mniej, ale no niestety przydarzyły im się porażki i myślę, że w tym meczu odpadnie Teodorczyk i skończy się ten mecz wygranym Anderlechtu przynajmniej 2-0, jak nie wyżej. Następnym meczem jest Liga Angielska, też niedzielny już mecz Everton United, stawiamy na Everton. Kurs 3,60, dlaczego wszystkie mecze Everton lub remisował, lub wygrywał dosyć wysoko z Manchester United u siebie. Manchester United na wyjazdach w tym sezonie gra bardzo przeciętnie. Jeśli się nic im nie odwiedzi, przegrają znowu dane spotkanie. Dlatego stawiamy na Everton. Następnym meczem jest Liga Niemiecka, a jest to mecz Darmstadt-Hamburger Sportverein. I tu stawiamy, że obie drużyny strzelą gola. Jakby było to w Hamburgerze, w Hamburgu, bym może tak nie postawił, ale że grają w Darmstadt, Hamburger Sportverein strzeli bramkę. Darmstadt grał u siebie. Już w tym sezonie zaskoczyli niejedną mocniejszą drużynę od Hamburgera Sportverein, strzelając bramkę, więc stawiamy, że obie strzelą. Następnym meczem jest William Tew, FC Twente. Stawiamy na FC Twente, ponieważ ostatnio jest ta drużyna na fali. Dlaczego taki typ? No dlatego, że po pierwsze Twente jest szóste, William Tew no broni się przed spadkiem.
Po drugie, Duente większość meczy z Williamkiu wygrywało lub remisowało. Wiadomo, tu może paść remis, ale ja wolę zaryzykować taki mecz niż mecz z kursem złoty 30 i wtopić. Następnym singlem jest AC Milan i powyżej 2,5 gra z Crotone, czyli z Beniaminkiem, ostatnią drużyną prawdopodobnie tabeli albo przedostatnią, bo jeszcze tam Palermo ostro kieruje się w czubie dolnej tabeli. No ale stawiam takim typ AC Milan i powyżej 2,5 kurs złoty 83, raczej tu przewiduję 3-0, nawet może wyższy wynik, ale na pewno na korzyść Milan. Następnym typem singlem jest mecz Ligi Portugalskiej, Guimarães, Chaves. Stawiam na Guimarães, które będzie walczyło o puchary europejskie. Chaves jako Beniaminek jest niespodziewanie wysoko, ale jak to Beniaminki mają, kiedyś przychodzi ten kryzys. A Guimarães już jest klarowną drużyną, która od lat walczy o puchary w lidze portugalskiej, nawet w tych pucharach była. Dlatego taki typ. Następnym typem jest Liga Hiszpańska, Real Betis Celta Vigo, powyżej 2,5. 2-0-0 kurs. Dlaczego taki? Ponieważ Celta Vigo w każdym meczu strzela bramkę. Real Betis. Kwestia jest tego, jak się ułoży spotkanie. Dlaczego? Bo jeśli Real Betis strzeli szybko bramkę, to jestem pewny, że to wejdzie. A jeśli Celta Vigo szybko strzeli bramkę, to jestem przekonany na 100%, że wejdzie. A jeśli ta bramka padnie dosyć wolno, Real Betis się świetnie broni i może być ciężko o ten wynik, ale stawiamy powyżej 2,5, ponieważ to jest realne, że to może wejść. Rezultaty, jakie Betis osiągał u siebie, jest to najczęściej rezultat 2-1 wygrana lub 1-2 porażka. Dlatego stawiamy taki kupon. I ostatnim typem z weekendu jest Giresunspor, Sivasspor. Na Giresunspor. Dlaczego taki typ? Miała tu być podpórka. Z podpórką ten typ. Ale sądziłem, że warto zaryzykować. Dlaczego z podpórką? Ponieważ Giresunspor ma strasznie dużo remisów. 3 wygrane, 6 remisów, 3 porażki. Sivasspor ma więcej porażek. No i jest pytanie, kwestia tego, czy będzie padnie remis, czy Giresunspor wygra to spotkanie. Sivasspor, śmiem twierdzić, że tu nie będzie istniał na tym boisku, ponieważ Sivasspor wszystkie mecze, jakie zremisował lub poniósł porażki, to były mecze wyjazdowe. Więc taki typ. A ja was już zapraszam. Prawdopodobnie będzie chwila przerwy od bukmacherki, w sensie, że nie będę nagrywał. Na spokojnie powrócimy, jak trochę odpocznę. Do zobaczenia, do usłyszenia i miejmy nadzieję, że większość typów wejdzie. Hej!